Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z gadu. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Bim bom badabum. Wybiła godzina 15 i nadszedł czas na pierwszą w tym roku audycję Prosto z kadru, czyli waszego kącika komiksowego w Radio Afera. Wita się z wami Wojciech Nelec i będę chciał was zabrać na pierwszą w tym roku podróż po historiach obrazkowych. Mam nadzieję, że spędziliście świętowanie Nowego Roku w sposób bezpieczny, że wszystko się wam udało tak jak tego sobie życzyliście, chociaż w tych bardzo trudnych, nieciekawych czasach. Miejmy nadzieję, że ten rok już będzie lepszy, więc no cóż, życzę wam tego oczywiście. A dziś pod kątem właśnie historii obrazkowych będę chciał wam zrobić odcinek tematyczny. Pod koniec zeszłego roku, tak właśnie w drugą połowę, w czwartym kwartale 2020, zdarzało się ich dosyć dużo. Było kilka odcinków tematycznych odnośnie komiksów dla najmłodszych. Był odcinek tematyczny z komiksami tylko z Marvela, a także takich tylko o X-Men, czyli niejako też tylko właśnie z Marvela. A dziś, na początek tego roku, chciałbym wam przedstawić pozycję spod szyldu DC Comics wydawane przez wydawnictwo Egmont, bo tylko u nas, bo tylko od tego wydawcy u nas właśnie te komiksy się już ukazują. I będą to na dobrą sprawę opowieści niezwiązane z głównym kanonem jakby uniwersum, tą główną linią opowieści, która jest publikowana w tych zeszytach co dwutygodniowych czy co miesięcznych. Zabierzemy was w ten sposób po prostu w alternatywne rzeczywistości, w miejsca, które no nie mają jakby racji bytu w takich normalnych jakby okolicznościach. Może już teraz zdradzę, że jeden też z tych komiksów to będzie Hellblazer. Wracamy do postaci Johna Constantina, bo Egmont też właśnie wydaje autorami tę serię u nas teraz w wydaniach zbiorczych i trafił się właśnie taki jeden tom, który zamyka w jednym albumie właśnie taki run scenarzysty. Zanim jeszcze przejdziemy do konkretnych komiksów, chciałbym wspomnieć o takiej jednej rzeczy dotyczącej w sumie dwóch z tych trzech albumów, które będę omawiać. Długo się zastanawiałem, jak podejść do tej problematyki, ponieważ zawsze podczas audycji, kiedy omawiamy dane komiksy, no zawsze staram się skupiać stricte na komiksie, na kontekście ewentualnie w historii innych publikacji danego typu. No i czasem też ewentualnie po prostu coś powiedzieć o autorach. Natomiast w przypadku autorów tych dwóch albumów, o których będę mówić, no są kontrowersje związane z tym, że od niedawna no wyszły bardzo nieprzyjemne rzeczy na ich temat, ich zachowania, oskarżeń w związku z różnymi tematami i zastanawiałem się, czy dywagować nad tym, wspominać o tym i stwierdziłem, że nie będę wchodził w szczegóły. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że jeśli już bym miał opowiadać o tym problemie, to raczej powinno się na tym skupić skrupulatnie, konkretnie, szerzej poświęcić temu więcej czasu, a nie tylko kilka zdań. A to, na czym mi zależy tutaj, to mówienie stricte o samym komiksie, więc nie oddałbym jakby sprawiedliwości tym tematom, wspominając tylko o tym konkretnie. Dlatego na ten moment raczej będę was odnosić tutaj do internetu w tym kontekście. Na pewno bez problemu znajdziecie artykuły na ten temat i też oczywiście jakby zostawiam wam do podjęcia decyzji, czy potraficie odciąć autora od dzieła. Potraficie? Spoko. Nie potraficie, nie chcecie z tego powodu czytać jakiegoś danego dzieła, albo oglądać jakiegoś filmu, albo słuchać jakichś piosenek?
też jest to dla mnie całkowicie w porządku. Nigdy nikogo nie oceniałem pod tym kątem. To zawsze musi być zawsze wasza własna, osobista ocena. No i tym akcentem będziemy już kończyć ten wstęp. I przechodzimy zaraz do komiksów. Ja bardzo liczę na to, że ten rok będzie dobry. Mam taką bardzo cichą nadzieję. To by było super. I żeby wszystko się rzeczywiście udało jak trzeba, swoją drogą prawdopodobnie słyszycie w tle jeszcze jakieś malujące osoby po nowym roku. Ja osobiście nie cierpię fajerwerków. Żeby zacząć ten rok dobrze, konkretnie, to myślę, że trzeba to rozkręcić odpowiednio mocną nutą, więc kawałek, który usłyszycie, nie był dobrany przypadkowo. Zaczynamy 2021 rok. Pierwszym komiksem, który będę chciał wam przedstawić w ramach Prosto z kadru w 2021 roku, jest album australijskiego scenarzysty Toma Taylora, o którym trochę wspominaliśmy w rozmowie z Małgorzatą Chudziak, egzaltowaną w ostatniej audycji zeszłego roku. To jest teraz taki jeden z popularniejszych twórców i pisarzy, którzy się pojawili na rynku amerykańskim, tym bardziej mainstreamowym. Zresztą nie pierwszy raz o nim mówimy, ponieważ Tom Taylor jest też scenarzystą odpowiedzialnym za omawianą wcześniej przeze mnie serię All New Wolverine z Marvel Now. A teraz przejdziemy do jego tytułu z DC Comics. Nie jego najpopularniejszym dziełem z tego wydawnictwa, bo najbardziej się w sumie rozkręcił, jeśli chodzi o adaptację dziejów z gry Injustice, gdzie on opowiadał w formie komiksów to, co się działo pomiędzy pewnymi wydarzeniami przedstawionymi w grze, ale będzie to inny, tak zwany Elseworld, czyli opowieść, która dzieje się w innym świecie, nie w uniwersum głównym, tylko w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, i jest to Deceased, nie umarli w świecie DC. Jak zapewne się domyślacie, mamy tutaj do czynienia z opowieścią o zombiakach. No, nie do końca, ale można tak to najprościej streścić. Mieliśmy coś podobnego w Marvelu, na przykład Marvel Zombies, którego szczerze mówiąc już nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że pamiętam tylko tyle, że była to opowieść z Marvela, gdzie byli po prostu, był motyw zombie, i prawdopodobnie będzie podobnie z Deceased, gdzie no głównie zapamiętam to, że byli ci nieumarli i właściwie tyle. Więc tak troszeczkę już niejako bardzo króciutko podsumowałem ten album jako nie taki, który koniecznie wam zapadnie w pamięć, a szkoda, ponieważ trochę się nakręciłem na ten komiks i nie będę tutaj jakby owijać w bawełnę, bo słyszałem bardzo dużo takich pozytywnych reakcji na ten komiks. Chociaż głównie to tyczyło się kontynuacji, która oczywiście u nas jeszcze nie wyszła, ale zapewne się pojawi. I no, byłem nakręcony na coś ciekawego. No i wiem, że Tom Taylor potrafi pisać bardzo emocjonujące opowieści. I tego się też w sumie spodziewałem. Natomiast Deceased nie jest taki do końca. To jest komiks, który głównie stawia na... no właśnie takie bardzo, bardzo typowe rozwiązania, jeśli chodzi o opowieść typu, gdzie mamy plagę, gdzie jest to plagą zombie. W ogóle niesamowicie dziwnie się czyta komiks o wirusie, który w błyskawicznym tempie się rozprowadza po całym świecie w tych naszych specyficznych czasach. Zresztą to już jest drugi komiks z takim motywem od Taylora, bo wcześniej o tym mówiłem też w kontekście tej All New Wolverine. Ciekawe. Aczkolwiek mimo tego, że są tutaj takie raczej typowe zagrywki i rozwiązania, to no, mamy tutaj postaci z DC. I znajdują się tutaj adaptacje niektórych tych jakby, no nie wiem, ta zaraza na przykład, o której jest mowa w tym komiksie, tu nie będę zdradzać oczywiście szczegółów, ta zaraza ma jakby swoje uzasadnienie i pochodzenie oparte bardzo mocno w mitologii DC Comics. Jakby jest to tutaj całkiem mądre rozwiązanie, skąd
wziąć powód tego typu zarazy i rozpowszechnić ją. Co prawda wygląda to dosyć kampowo i dziwnie, ale czyta się przyjemnie. No i właśnie, z jednej strony mówię, że komiks jest średni, ale czyta się go przyjemnie, bo czyta się go przyjemnie. To jest lektura, która wam zajmie bardzo mało czasu, bo bardzo dużo się dzieje, jest w sumie tutaj bardzo dużo scen akcji. Jest tutaj narracja z perspektywy jednej z postaci, która nie ma supermocy. No, jej supermocą jest coś innego, ale nie ma, jakby wiecie, magii, supersiły i tak dalej. Więc jest to z takiej perspektywy zwykłego jakby śmiertelnika, który relacjonuje całą tą jakby opowieść. I no, tak jak wspomniałem, jest to raczej taka trochę typowa historia, ale po prostu ubrana w nasze ulubione postaci, jeśli jesteście fanami DC Comics. Nie jestem do końca pewien, czy to jest opowieść, która przypadnie jakoś mocno specjalnie komuś, kto nie za bardzo się zna na DC Comics, bo wydaje mi się, że ktoś, kto już zna te postacie w miarę dobrze i już im towarzyszą od jakiegoś czasu, to taki czytelnik bardziej doceni pewne rozwiązania, które tutaj Taylor zastosował pod kątem zabawy w przejmowaniu jakiejś roli albo tożsamości. I to jest właśnie bardzo ciekawe, te takie odpryski od tego jakby regularnego uniwersum, oryginalne podejścia do pewnych postaci, które by no nie przeszły w głównym kontinuum, bo może nie tyle, że są zbyt mocno kontrowersyjne, ale po prostu no, zmieniałyby postać, która musi być jednoznacznie rozpoznawalna tak samo, bo wiecie, trzeba sprzedawać lepiej filmy, zabawki, gry, cokolwiek. Jak ktoś zobaczy, że w komiksie jego ulubiona postać teraz wygląda jakoś zupełnie inaczej, to się oburzy, bo jak wiecie, czytelnik zawsze musi mieć wszystko tak samo, ten taki stereotypowy. Mniejsza z tym, bo o tym można by było gadać w nieskończoność. Więc są tu pewne oryginalne rozwiązania, które mi się bardzo podobały. I są tu takie bardzo ludzkie, jakkolwiek to nie zabrzmi, bo nie wszyscy tam są oczywiście ludźmi, momenty, takie bliskie momenty, takie bardziej życiowe, gdzie postaci po prostu reagują na coś emocjonalnie w taki naturalny sposób, gdzie po prostu na przykład siedzą i na spokojnie ze sobą rozmawiają, podparci o ścianę. I widać, że no nie jest im łatwo, ale gdzieś tam się tli to, że tam tkwi w nich to, że trzeba będzie coś robić dalej, pójść krok dalej, zrobić krok dalej i próbować dalej walczyć o lepsze jutro. I te momenty są na pewno sporym plusem tego komiksu. Te, gdzie postaci no, nie zachowują się jak jakieś wydmuszki, gdzie nie są po prostu pomnikami, jakimś czymś pustym w środku tak naprawdę, tylko takim żywym mięchem, jeśli mogę sobie tak to dziwnie określić. Gdzie te postaci po prostu żyją. Tom Taylor potrafi pisać w taki sposób, że nam zależy na tych postaciach mimo to, że nie znamy ich na przykład zbyt długo, albo że widzimy ich tylko na kilku kadrach, i to jest tutaj u niego dosyć mocne. Natomiast cała ta historia, no właśnie, jest też ta cała epidemia, to wszystko równie dobrze można by było rozpisać na jakieś dwa zeszyty, a jest rozleczona na więcej. Tutaj mamy w całości jakby pierwszą miniserię i taki dodatek, który jeszcze wyszedł, ale umiejscowiony w albumie w środku, tak żeby pasował do linii czasowej całego tego wydarzenia. I leci czytelnik przez to bardzo szybko, bo tych takich momentów, o których mówiłem, tych takich ludzkich w cudzysłowie, jest niewiele. Zakończenie jest dosyć ciekawe pod kątem tego, jak ciekawy sposób koresponduje z takim pewnym elementem komiksów uniwersum DC Comics, ale to już jest wtedy za bardzo pójście w spoilery, więc nie będę tego zdradzać. Komiks ma mnóstwo rysowników, mnóstwo osób odpowiedzialnych za ilustrację i to niestety widać, i ten komiks nie ma jakby
takiej jednoznacznej identyfikacji wizualnej, którą czytelnik po prostu będzie kojarzył i przez to lepiej pamiętał ten album. Niestety, tak to przynajmniej jest w moim odczuciu. Średniak, który się bardzo dobrze czyta. Miałem trochę większe nadzieje wokół tego komiksu, ale są tam podwaliny pod bardzo dobre rzeczy i z tego co kojarzę, te bardzo dobre rzeczy się dzieją właśnie w tych kontynuacjach, więc myślę, że to jest po prostu taki średni początek czegoś, co potem, mam nadzieję, będzie dużo lepsze, przynajmniej tak wynika z opinii, które czytam w internecie zagranicznym czy polskim, więc jeśli lubicie klimaty apokalipsy, zombie i tak dalej i jeszcze do tego lubicie postaci DC, to na pewno powinniście po to sięgnąć. Nie ma jakby tutaj żadnej wątpliwości pod tym kątem. Natomiast jeśli nastawiacie się bardzo mocno na silną, mocną fabułę, no to może nie do końca, może na przykład sprawdźcie wypożyczając z biblioteki, potem podejmiecie sami decyzję o zakupie i na przykład śledzenia kontynuacji. A Deceased, nie umarli w świecie DC z wydawnictwa Egmont. Słuchacie prosto z kadru waszego kącika komiksowego w Radio Afera. Przechodzimy do kolejnej publikacji z wydawnictwa Egmont, również spod szyldu DC. Tutaj obecnie już z linii wydawniczej Black Label, czyli takiej, gdzie albumy są przeznaczone dla czytelnika dojrzałego, dorosłego. Kiedyś te komiksy wychodziły spod szyldu Vertigo, ale zostało to zamienione właśnie na Black Label. Będzie to kolejne podejście do postaci Johna Constantina, Hellblazer, Warren Ellis, bo Egmont wydaje przygody tego maga, czarodzieja, nie wiem czy można tak określić Constantina, no chyba troszeczkę takie niedopowiedzenie jest. Egmont wydaje komiksy z nim obecnie albumami pod kątem autorów, czyli na przykład mamy wszystkie komiksy, które napisał Garth Ennis w ramach na przykład chyba trzech tomów, jeśli się nie mylę, Brian Azzarello w dwóch tomach, no i teraz przyszedł czas na Warrena Ellisa, chociaż co zabawne, on właśnie jest przed tymi komiksami od Azzarello, zresztą jego pierwszy tom już omawialiśmy w ramach audycji, z pewnością znajdziecie to u nas w archiwum, możecie nas znaleźć na YouTubie wpisując prosto z kadru. Będzie na nas czekać jeszcze na pewno jeden autor, Jaime Delano, czy Jamie Delano, przepraszam jeśli źle przeczytałem imię, dwa tomy. Hellblazer, no to jest postać, John Constantine nam się kojarzy właśnie z okultyzmem, magią, czarodziejami, to jest ten taki zakątek świata DC Comics, który Constantine w ogóle się wziął jako postać poboczna z komiksów o Swamp Thingu, czyli potworze z bagien Alana Moore'a, które też zostały te komiksy u nas wydane i zyskał popularność, która pozwoliła mu dostać swoją własną serię, tylko że właśnie Vertigo, czyli tym jakby odseparowanym od głównego kanonu DC Comics w świecie, aczkolwiek to nie zawsze było tak, że te postaci się z DC tam nie przewijały, bo potrafiło się tak dziać, ale raczej nie na dużą skalę. Constantina no, na różny sposób przedstawiano. On był bardzo specyficzny, na przykład właśnie w kontekście tego, jak Azzarello pisał historię o nim. Tam nie było za dużo tego jakby mocno tych takich właśnie magicznych spraw, mówiąc najprościej. I u tego Warrena Ellisa w sumie też tak bardzo tego dużo nie ma. Ja bym powiedział, że jego historie to są takie kryminały z elementami świata magii, które się gdzieś tam przemykają, ale samej w sobie jej dużo tutaj nie ma. Mamy tutaj jedną główną opowieść, której towarzyszą później takie krótsze, jednorozdziałowe. Pierwsza z nich, ta właśnie dłuższa, to jest, nosi tytuł Nawiedzony, to jest 6 części, 6 rozdziałów, 6 zeszytów, gdzie John musi rozwiązać, znaczy musi, postanawia rozwiązać sprawę tajemniczej śmierci jego jednej z byłych dziewczyn. I to w sumie jest... Właściwie cały album można
podsumować tym, że Elis jakby z perspektywy Konstantina poddaje krytyce społeczeństwo, to co się dzieje na świecie, a to co przy okazji wykonuje John jest po prostu no, takim czymś przy okazji. Więc mamy z jednej strony wciągającą, bo jest tak, przynajmniej ja to odebrałem, dosyć wciągającą historię taką zagadkową, gdzie mamy dużo przemyśleń samego Johna pod kątem tego, co dzieje się w jego otoczeniu w Londynie, co się dzieje ze społeczeństwem na świecie. Widać to też jakby trochę z perspektywy też postaci pobocznych, które się tam przewijają. Jest to mroczna opowieść, jest to taka dosyć. Cały komiks jest właściwie nacechowany takimi bardzo pesymistycznymi emocjami. To jest komiks też bardzo brutalny, to od razu też powiem, jakby nie bez powodu jest w tej linii komiksów dla dorosłych. Więc od razu też wspomnę, że nie wiem, jeśli kojarzycie Konstantina raczej z serialów telewizyjnych, gdzie on był... No, nie chcę powiedzieć, że był ugrzeczniony sam w sobie, tylko po prostu w tych serialach telewizyjnych nie znajdziecie tego, co się dzieje w komiksach, gdzie jest naprawdę dużo przemocy i no, takich czynów przykrych, bo jakby ja mam wrażenie, że ten cały komiks bardzo też dużo mówi, mocno się skupia właśnie na temat, odnośnie przemocy wobec kobiet. Jest tego tutaj bardzo dużo. Nie jest ona pokazana bezpośrednio, ale jest o niej mowa, jest o niej bardzo dużo w sumie mówione. I jakby Elis z tej perspektywy tego, co się dzieje i oczami Johna Konstantina no, krytykuje tego typu zachowanie. Chociaż sam John też nie jest pokazany jako postać idealna i to właściwie też jest chyba jednym z tych elementów, która czytelników przez lata przyciągała do tej postaci i nadal przyciąga, że John nie jest idealną postacią, nie jest o czystym sercu. To jest po prostu postać, która chce dobrze, ale popełnia błędy i stara się je naprawiać w miarę możliwości, choć nie zawsze mu się to udaje. I pod tym kątem jest ludzki, mimo tego, że otacza go ten cały magiczny świat, to nie może naprawić wszystkiego zwykłym pstryknięciem palców czy jakimś zaklęciem, jakby to można było pokazać w jakimś innym, bardziej kolorowym, optymistycznym komiksie. Jest kilka, jedna z takich opowiastek, która jest, to rzeczywiście ma bardzo silne powiązanie już bardziej ze światem magii, tak mi się wydaje, takie najsilniejsze, choć nadal jest bardziej taką brutalną opowieścią, stricte nie aż tak magiczną, ale najbardziej z tych wszystkich, które tutaj są, o pewnym nawiedzonym mieszkaniu, gdzie policja prosi Konstantina o pomoc, bo tak kolokwialnie mówiąc nie ogarniają, ale jest tam jeden short, który jest bardzo ważny w kontekście całego albumu. Jest to opowieść też taka jednorozdziałowa, krótka, pod tytułem polskim Strzelaj, po angielsku Shoot. To jest komiks, który miał wyjść pierwotnie jako chyba 141 numer serii Hellblazer, pisanej przez Warrena Ellisa w 1999 roku. I to jest bardzo istotne, ponieważ w praktyce ten komiks współcześnie, szczególnie chyba dla polskiego czytelnika, nie będzie robić aż tak dużego wrażenia, jeśli nie pozna bliżej kontekstu tej opowieści. Ten komiks nie został opublikowany w 1999 roku, mimo tego, że pierwotnie wszyscy byli nim zachwyceni. Komiks ten mianowicie dotyka problemów strzelanin w szkołach, z sytuacji, gdzie jest temat używania broni przez dzieci, nastolatków w Stanach Zjednoczonych. Ten komiks był gotowy już do wydruku i tak dalej. I chwilę przed tym, kiedy miał zostać opublikowany, wydarzyła się jedna z kolejnych niestety tragedii w Stanach Zjednoczonych z użyciem broni, strzelanina w szkole. I tutaj redaktor postanowił jednak wstrzymać publikację tego komiksu,
chcieli, żeby Ellis wprowadził do niego zmiany. Ellis dał jednoznaczną odpowiedź, że albo komiks trafia w takiej formie, w jakiej jest obecnie, albo on rezygnuje całkowicie z tego wszystkiego, nie chce, żeby się to pojawiało podpisane jego nazwiskiem. I po wielu dyskusjach, kłótniach ostatecznie komiks się nie ukazał, a Ellis zrezygnował z bycia scenarzystą Hellblazera, mimo tego, że planowano, aby został tam na dłużej. Opowieść jest krytyką sytuacji, jakby kwestii dostępu do broni i broni, jeśli chodzi o to, tego typu sytuacje, o których mówiłem. Sama historia jest o tym, jak dochodzi do masowych strzelanin w szkołach, w różnych miejscach, i osoba, która prowadzi śledztwo w tych strzelaninach, próbuje znaleźć jakiś wspólny mianownik, co tutaj mogło spowodować to, że coś takiego się dzieje, o co tutaj w ogóle chodzi. I nagle ktoś odkrywa, że na tych wszystkich miejscach się gdzieś przewija w tłumie Konstantin. I w finale tego komiksu dochodzi do konfrontacji Konstantina do tej osoby, która prowadzi to śledztwo, i w sumie jakby w naturze jak całego tych wszystkich poprzednich opowieści, gdzie Ellis właśnie przekazuje dużo krytyki społeczeństwa i polityki, tak samo jest z tym shortem tutaj. To jest jedna duża krytyka tego, co się dzieje w Stanach, taka z perspektywy osoby z zewnątrz, w tym przypadku tej fikcyjnej postaci Konstantina. I tak jak wspomniałem, ten komiks nie zrobił wrażenia na kimś teraz, nie znając całego kontekstu. Wtedy, oj, byłbym bardzo ciekaw, co by się stało, gdyby ten komiks rzeczywiście wyszedł w 99 roku. On ostatecznie się ukazał po latach, raz był przeciek chyba do internetu w wersji czarno-białej, a potem się drukiem w końcu ukazał, zdaje się jakieś 10 lat później niecałe, i został bardzo dobrze przyjęty, i w sumie do dziś jest zdziwienie, dlaczego DC nie postanowiło wydać jednak tego komiksu, bo prawdopodobnie no zwróciliby uwagę po prostu na bardzo duży problem, a to nie jest tak, że komiksy uciekały od mówienia o trudnych rzeczach, bo pod koniec lat 60. takie treści zaczęły pojawiać się w komiksach. W DC pojawiła się opowieść o uzależnieniu od narkotyków z udziałem jednego z czołowych bohaterów, współpracowników jednego z głównych postaci DC Comics, więc na pewno wpisałoby się to jakoś w to, że DC nie bało się podejmować tych tematów, szczególnie, że były to komiksy spod szyldu Vertigo, i z tego, co przeczytałem, naprawdę mnóstwo osób było zachwyconych tym komiksem, chciano go szeroko przedstawiać w mediach, opowiadać o nim i tak dalej, i wszystko prysło. No i kiedy komiks wyszedł, opinie były bardzo pozytywne na jego temat, więc no naprawdę ciekawi mnie, co by to było, gdyby ten komiks jednak wyszedł w tamtych czasach. I kiedy będziecie czytać ten album, kiedy będziecie czytać ten short, który jest chyba najmocniejszym właśnie punktem, mimo że jest najkrótszym komiksem chyba z tych wszystkich, które tam są, to musicie mieć na uwadze okoliczności i czasy, w jakich on powstał i jakie on ma znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że ten tom dużo bardziej mi się podobał, jeśli chodzi o przygody Konstantina, niż ten, który kiedyś dla was omawiałem z Brianem Mazzarello. Wszystko jest zamknięte w jednym tomie, więc jeśli szukacie czegoś z Konstantinem, czegoś, co jest też bardzo brutalne, ostrzegam jakby co bardziej wrażliwych czytelników, że jeśli nie lubicie za bardzo przemocy wobec... Jeśli nie podoba wam się komiks, gdzie jest pokazana przemoc wobec ludzi, przewija się też przemoc wobec zwierząt czasem, to musicie na to uważać, natomiast jeśli wam to nie przeszkadza, to no, takie rzeczy są w tym komiksie. I tak jak wspomniałem, chyba lepiej, a raczej na pewno lepiej niż w przypadku Azzarello, Hellblazer, Warren Ellis z wydawnictwa DC Comics oryginalnie, a po polsku z wydawnictwa Egmont.
Przypominam, słuchacie Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Pierwszy odcinek w nowym roku 2021. Mamy audycję tematyczną o komiksach z DC Comics i ostatnim albumem, który będę wam chciał przedstawić w tej audycji, jest kolejny komiks z specjalnej linii wydawniczej Egmontu DC Deluxe, czyli są to komiksy w powiększonym formacie, często przedstawiające jakieś ważniejsze opowieści dla historii DC, albo po prostu bardzo dobrze przyjęte przez krytykę i czytelników publikacje. I jest nią tym razem komiks, na który bardzo mocno czekałem, żeby przeczytać, bo również słyszałem o nim dużo dobrego. Superman amerykański obcy. Jest to komiks napisany przez Maxa Landisa i zilustrowany przez różnych ilustratorów. Każdy rozdział, czy też taki, bo tam mamy podział na rozdziały i są też takie króciutkie jeszcze shorty na jedną stronę. Wszystko to jest narysowane przez różnych przez różne osoby. Być może jako fani Supermana kojarzycie Człowieka ze Stali wydawanego przez TM Semika, albo taką też kolekcję, wielka kolekcja komiksów DC Comics. Tam przewinęła się taka opowieść Man of Steel, Człowiek ze Stali, która opowiadała, jakby streszczała na nowo życie Supermana po kryzysie na nieskończonych ziemiach. I polegało to na tym, że każdy rozdział opowiadał różne momenty z życia Clarka Kenta, Supermana. I amerykański obcy jest zrobiony w bardzo podobny sposób. Każdy rozdział to jest inny segment z życia Clarka Kenta. Jest to opowieść znów całkowicie wyodrębniona od głównego uniwersum. To jest autorska wizja świata DC Comics, wariacja na temat tego świata, gdzie nie wszystko jest tak, jak to zwykle znamy. Jest to ciekawe właśnie chociażby pod tym względem, że możemy zobaczyć pewne wydarzenia, pewne postaci z takim zupełnie innym twistem niż zwykle, co już na to nie zawsze oczywiście powoduje, że jest ciekawsze, bo po prostu jest inne, bo tą inność trzeba też potrafić dobrze zaprezentować. A tak się składa, że w tym komiksie ta inność, to oryginalne podejście do postaci Supermana tutaj jest naprawdę dobre. Trochę uwspółcześnione, trochę, nie wiem jak to określić, wydaje mi się, że jakby swojskie, bo nie mamy tutaj raczej takiego podejścia, że Superman, trudności życia człowieka, nad człowieka wśród zwykłych ludzi. Nie, tutaj jest to troszeczkę bardziej luźno potraktowane, tak w sumie bardziej ludzko. Pierwszy komiks opowiada na przykład, pierwszy rozdział jest o młodym Clarku Kencie, który próbuje nauczyć się korzystać ze swoich umiejętności latania i w tym pomagają mu jego przybrani rodzice. I potem z kontekstu tego i następnego komiksu dowiadujemy się, że to, że Clark Kent jest inny, nie jest w ogóle tajemnicą dla całego Smallville. I to już jest bardzo ciekawe, bo wprowadza nas troszeczkę w zupełnie inne, ciekawsze realia, gdzie nie ma niejako trochę takiego jakby też stresu dla mieszkańców, jakby czytelnika, że ten Clark musi się tam ukrywać, i daje to zupełnie nowe perspektywy, zupełnie jakby nowe ścieżki, w których te historie mogłyby pójść dalej. No i mamy właśnie przekrój później tego, co się dzieje dalej. Mnie chyba najbardziej się spodobał rozdział drugi, w którym Clark jest nastolatkiem i okazuje się, że jest czasem proszony o pomoc w sprawach policyjnych, żeby dosłownie i przenośnie rzucał okiem na jakieś miejsca zbrodni z wykorzystaniem swoich umiejętności. I mimo tego, że tak jak wspomniałem, nie jest to jakaś bardzo mroczna
czy raczej bardzo poważna opowieść. Ta jest taka dosyć trochę brutalna, inna od tych innych, bo one, jest tutaj też dużo humoru takiego naprawdę dobrego, ale ten drugi rozdział jest też taki taki trochę mocniejszy, sprowadzający postać tak trochę do ziemi w pewnym kontekście. Nie chcę jakby też za bardzo zdradzać, bo to, jakie tu pomysły są różne przedstawione, one są i odkrywanie ich wszystkich, to jest coś po prostu fantastycznego. Jeszcze ciekawiej jest oglądanie z perspektywy Clarka tego, jak inne znane postaci z uniwersum DC krążą w jakiś sposób wokół niego. Co się dzieje z Bruce'em Wayne'em, co się dzieje z Batmanem, co się dzieje, nie wiem, z Aquamanem, czy jakimiś przestępcami. Sposób, w jaki Clark Kent w ogóle poznaje Lexa Luthora, to jest komiks mający mnóstwo fantastycznych momentów i całościowo wychodzący również jako bardzo porządna i dobra lektura. Miałem z nim jednak trochę jakby takie dwa małe problemy, bo jakby absolutnie to też zaznaczę, nie mam problemów z tymi odejściami od kanonu, które tutaj przedstawiono. One są fantastycznie przygotowane. Jeden problem mój jest taki, że w pewnym momencie te przeskoki czasowe wydają się być teoretycznie dosyć niewielkie, ale jednak są dosyć znaczące, kiedy już Superman, Clark zaczyna bardziej pracować jako Superman, te przejścia są troszeczkę takie niejednoznaczne w skrypcie, nie do końca aż tak dobrze zaznaczone i ten flow narracyjny wydaje się trochę taki dziwny, bo te niektóre rozdziały pod koniec zdają się jakby toczyć jedne po drugich zaraz po, czy tam z troszeczkę krótkim odstępem czasu, a tak rzeczywiście nie jest. A dwa, mimo tego, że pomysł, aby różni ilustratorzy przygotowywali każdy z rozdziałów, to moim zdaniem nie zagrało to w tym przypadku, bo zabrało tożsamość wyjątkową temu komiksowi, taką wizualną. I też właśnie te przeskoki później narracyjne, ciężko było rozpoznać właśnie ten upływ czasu, jak te postacie się niektóre zmieniały fizycznie po tych miesiącach czy latach. Gdybyśmy mieli jedną osobę ilustrującą, to wtedy myślę, żeby to lepiej wypadło. No i też mielibyśmy lepszy obraz do przypisania do całego tego komiksu. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Ja lubię, kiedy potrafię zidentyfikować jakąś jednolitą opowieść też z jakimś konkretnym klimatem artystycznym, bo oczywiście wiadomo, kiedy mamy do czynienia z jakąś antologią, gdzie historie nie są ze sobą za bardzo związane, to różny dobór ilustracji, jak osób odpowiadających za ilustrację, jak najbardziej pasuje. Natomiast tutaj troszeczkę mi się to skojarzyło z tym, kiedy wiecie, na przykład mamy jakąś serię, mamy jedną historię i żeby się wyrobić czasowo, wydawca co dwa zeszyty albo co zeszyt zmienia rysownika i to wszystko, temu wszystkiemu brak jednolitości. I mimo tego, że nie mam właściwie jakichś, nie wiem, zarzutów wobec tutaj ilustracji, które są fantastyczne, mamy tutaj naprawdę taką gromadę różnorodnych artystów. Jest Nick Dragotta, Tommy Lee Edwards, Joel Jones, Jay Lee, Francis Manapul, Jonathan Case i Jock. I potem jeszcze różnych osoby różne odpowiadające za kolory, Alex Guimarães, Tommy Lee Edwards, Rico Renzi, Jun Chung, Francis Manapul ponownie, Jonathan Case, Lee Lowridge. No naprawdę jest masa osób tutaj. Wykonują świetną robotę, ale to nie współgra mi do końca z tym scenariuszem, bo mimo tego, że mamy różne wycinki z życia Clarka, to jednak są wycinki z jednego życia i traci tutaj to swoją, moim zdaniem, jednolitość. Ale dla samej fabuły, dla tego, jakiego mamy tutaj innego Clarka Kenta, troszeczkę innego Supermana, ale nadal odwołującego się do tych najważniejszych zasad tego, kim jest Superman i powinien być Superman dla czytelnika, dla odbiorcy, jak scenarzysta bawi się tutaj mocno tą piaskownicą, jaką jest uniwersum DC Comics, jaki tutaj jest na przykład Batman i relacja Batmana z Clarkiem Kentem. Coś, co mogłoby wyglądać niesamowicie w kontynuacji, która nie ujrzy już światła dziennego, a
nasłuchałem się o niej bardzo dużo i byłoby to coś fantastycznego. Jest to bardzo dobry komiks o Supermanie i jeśli szukacie czegoś innego z Supermanem, to jest na pewno komiks, po który powinniście sięgnąć w pierwszej kolejności. Nie All-Star Superman na przykład, który jest często polecany, nie. All-Star Superman jest świetnym komiksem, ale to jest komiks, który składa hołd dla całej historii tej postaci, odwołując się do wielu elementów jej mitologii, gdzie już trzeba coś znać na jej temat, dużo znać, wiedzieć na jej temat. Natomiast Amerykański Obcy jest komiksem, który nawet który świetnie się nada dla kogoś, kto nie zna postaci Clarka Kenta i mógłby bezpośrednio, bez problemu się zapoznać. No oczywiście potem będzie wyłapywać różnice w uniwersum i tak dalej, ale to już mniejsza z tym. Jakby co chciałbym podsumować, mimo tego, że artystycznie trochę nie ma tej swojej identyfikacji, jest to naprawdę bardzo dobry komiks z Supermanem, z takim super powiewem świeżości. Superman Amerykański Obcy z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję, pierwszą w tym roku. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę wam, drogie osoby słuchające w tym roku, aby to był wasz rok, aby to był rok wszystkich, aby po prostu było lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie, trzymam za to kciuki. No i tym, mam nadzieję, optymistycznym akcentem żegna się z wami Wojciech Nelec. Mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.